To jeszcze bym tę twoją końską epokę, która przed tobą jest, spróbował troszkę może podrążyć. Zanim ten trup, bo to wiadomo, to co? Ja nie opadaj mi o kredytach. Nie, no ostatnio straszną przyjemność zaczęła mi sprawiać twórczość. Kiedyś tak nie cieszyło mnie to jak obecnie. Więc właściwie jedyny mój jakiś taki plan na przyszłość to jest nieustannie robić to, co robię. Doprowadzać wszystkich do śmiechu. No i tak jakieś, też staram się uprawiać jakieś inne dziedziny sztuki. Jakieś majsterkowanie. No chciałbym Ostatnie słowo było chciałbym. No tak. Coraz lepiej robić to, co robię. Stać się w końcu prawdziwym pisarzem. Tak, chciałbym się stać wreszcie prawdziwym pisarzem. Czyli? No, żeby ktoś powiedział, że czytał, a nie, że widział. Ale jak widział i czytał, to jest gorzej, tak? No to są oczywiście tylko takie powierzchowne, płytkie ambicje. Marzę o tym, żeby po prostu, ja Państwu się przyznam, co ja bym chciał robić w ogóle. Ja bym chciał w kabarecie, takim właśnie jak to. Właśnie to dokładnie robić. Boskie uczucie po prostu. Takie zażenowanie wychodzi. Fantastyczne. Szkoda, że tak mało osób wychodzi. Ale będzie lepiej jeszcze. To jest dodatkowo jeszcze aula. Prawda? To takie miejsce. No. Wcześniej taka generalnie cisza w ogóle co jest. Rzadko się zdarza. Czy ktoś to w ogóle filmuje? Kurczę. Będzie masakra. Pan w trzecim rzędzie to wpuści na YouTube'a jutro. Wytnie wszystkie momenty, kiedy coś mi mówi. Ale na przykład kiedyś był taki... Mi się bardzo podoba w ogóle milczenie. Nie wiem, czy ja akurat, może jeszcze nie jestem taką osobą, ale są takie osoby, które tak fajnie milczą. Na przykład Stanisław Tym i Kazimiera Szczuka w Pegazie kiedyś, którzy krótko prowadzili, tak sobie milczeli przez jakiś czas, potem wyrzucili Szczukę z tego Pegaza. Prawie nic nie mówili. No co tu mówić?
powiedział tak. Powiedział to wtedy tak. Pani tutaj długo nie popracuje, pani Kazimiero. Pani się nie nadaje, bo wie pani, trzeba być zadowolonym z siebie. Wtedy to jest połowa sukcesu. Być bardzo zadowolonym to jest pełny sukces. To jest jedyne, czego wszyscy od nas oczekują, żebyśmy byli bardzo zadowoleni. Znaczy w kontekście telewizji. Tak to wyglądało wtedy. Nie, nie jestem zadowolony. Może państwo mają jakieś pytanie? Albo jakąś odpowiedź? Albo coś, cokolwiek? Zapytać? Chciałba zapytać. Dlaczego pan się stawia w sytuacji niezadowolenia, jaki pan się obecnie znalazł? No ja rzadko wychodzę z domu. Mówiłem państwu, strasznie się boję samochodów i pociągów. No i tak trochę myślałem, że nie będzie tak, że będą tak wszyscy siedzieli tak płasko. Może przez to, że to jest, tak się unosi do góry. Mnie to przytłacza po prostu. Mam wrażenie, że to na mnie tak jedzie. Cała ta widownia. Tam jest wyjście ewakuacyjne za nami. Poza tym nie można sobie zapalić. To jest greka straszna. Zaczęli jechać bardzo brutalnie w naszą stronę, to my tam możemy przez kulisę zawsze. Ta woda jak w szkle kontaktowym po prostu. Marku, jako szona sprawdziłeś się fantastycznie w tym występie. Ale muszę państwu powiedzieć, że rzeczywiście Marek nie wychodzi z domu. Czy to jest. Zwłaszcza tak wcześnie nie wychodzi z domu. Nie ogródek. Nigdy nie wychodzi z domu tak wcześnie. Ale też pewnie jak ktoś będzie kiedyś pisał twoją biografię, to będzie mógł napisać, że to artysta do końca oddany sztuce. Biografię już jest prawie napisana. Ale może jeszcze nie dość dopracowana, tam dorzuciłbym takie zdanie. Całkowicie oddany sztuce. Skromny. Ale jeżeli pozwolisz, to że już się troszkę rozkręciłeś, to bym jednak... Kujmy żelazo. I gorące. Gorące teraz już powiedz. Ale letnie. Pan filmuje tak. YouTube działa. No i teraz zadam ci poważne pytanie. Czy naprawdę nie miałeś nigdy, jak cię wyrzucali ze szkół, jak nie kończyłeś szkół, nie mogłeś zrobić matury? No mówiąc krótko, wyglądałeś na zmarnowane dziecko przez długi czas. To nigdy sobie nie stawiałeś tego pytania, a co to ze mną będzie i po co i właściwie dlaczego? Nie.